Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Jak nastrój przed treningiem? W porządku. Już niedziela do południa. Wyspany? O, w miarę powiedzmy. Lubię pospać. Jeszcze pospolę. Robota sama się nie zrobi. Bardzo poubijany po sparingu? Nie, w gruncie rzeczy niewiele roboty tak naprawdę. Pierwsza połówka. Jakieś tam wyjście do dośrodkowania. Jakieś uderzenie niegroźne. Także niewiele roboty. Odprawa, jacie wnioski? No, brałem nas pochwalił za ten sparing. Myślę, że dobre spotkanie, duże zaangażowanie. Że fajnie to wyszło jak na pierwsze sparing. Bardzo pozytywnie. Pierwszy występ z czystym kątem, pierwszy obroniony karny, aklimatyzacja w UKS-ie. Idzie zgodnie z planem. Właśnie nie zakładałem żadnego planu, ale można tak powiedzieć, idzie zgodnie z planem. Mówię, oby zdrowie było, to będzie wszystko w porządku. Jak zajęcia? W porządku. Dobrze, że deszcz odpuścił, boisko trochę grząskie. Ale warunki dobre, trening dobry, także robota zrobiona. Koledzy dali się dzisiaj wam wykazać, było dużo strzałów. No, było troszeczkę wykończenia. Ale to zarówno i nam, jak i im się przyda. Także na pewno bardzo fajny trening, bardzo, bardzo pożyteczny. Nad czym pracowaliście? No my głównie tam u siebie na początku przesuwaliśmy, ustawialiśmy się do piłek, troszkę koordynacji. No a tutaj już ze zespołem, no to tak jak mówiłeś, wykończenie akcji. Oni, jedna drużyna robiła atak pozycyjny, druga ten atak próbowała wybronić. Tyle. Mimo krótkich urlopów wydaje się, że cały czas jesteście stęsknieni piłki, bo kiedy trener się zapytał po zajęciach, kto chce zostać, to zostali praktycznie wszyscy. No nie wypadało odmówić, ale no nie, no ja akurat miałem troszkę dłuższy urlop niż tutaj chłopaki, bo wcześniej skończyłem ligę, nie grałem w barażach, także ja mam ten głód troszeczkę większy na pewno, ale zawsze po treningu, jeśli można tylko zostać, to można zostać i porobić sobie to, co tam komu jest potrzebne i to, co przyjemne. Idąc na trening, mijaliśmy grupę młodzieżową z Akademii Lecha Poznań. Tam wszyscy zerkaliście. Wracają w takich chwilach wspomnienia, kiedy samemu się zaczynało? Właśnie tutaj rozmawiałem z kolegą, że kurczę, fajne mają teraz dzieci warunki do trenowania, do grania w piłkę, do rozwijania się. Wspominałem sobie, jak to za moich czasów wyglądało, gdzie cały dzień się spędzał na boisku betonowym. Ale też trzeba powiedzieć, że no nie było innych, powiedzmy, rozrywek, tylko człowiek gdzieś tam gonił za tą piłką cały dzień z chłopakami z osiedla. Teraz też właśnie fajna grupa, fajne warunki mają, także niech sobie z tego korzystają, niech się cieszą tą piłką
niech się bawią. A pamiętasz swoje pierwsze zgrupowanie z klubem? Ojej. Oj. Kurczę. Tak średnio, ale były wyjazdy gdzieś tam w juniorach, w trampkarzach. Może jeszcze w moich czasach nie było tego dużo, ale na pewno były to śmieszne czasy, bardzo mile wspominane, utrzymywane kontakty do tej pory z chłopakami niektórymi, także no zawsze do miłych chwil się miło wraca. Za chwilę obiad, co do tej pory powiedz najbardziej tutaj z kuchni hotelowej ci smakowało? Ojej, ja wybredny nie jestem, także próbuję wszystkiego, co tutaj nam podają i także wszystko na razie bardzo dobre, bardzo dobrze smakuje i oby tak do końca. I jako osoba z podnóża gór, gdzieś Pstrąg, coś numer jeden na liście życzeń kulinarnej zawsze? Nie, czy? Niekoniecznie, ale tak jak mówisz, no też troszkę wędkuję, także z tymi Pstrągami to akurat trafiłeś, bo u nas w górskich rzekach tej ryby jest sporo. Ale nie, no tak jak mówię, ja wybredny nie jestem, także zjem wszystko. Jesteśmy po obiedzie, chwila czasu wolnego. Ty jesteś tym zawodnikiem, który ten moment między posiłkami a treningiem spędza na poduszce z książką przed telewizorem. Jak to wygląda? No właśnie głównie chcę odpocząć, bo wiadomo, że dwie jednostki treningowe, nawet jeśli powiedzmy byłyby mało intensywne, to mimo wszystko gdzieś to zmęczenie się nakłada i trzeba chwileczkę odpocząć, zebrać siły, zregenerować się na te dalsze zajęcia na popołudniu, także jak najbardziej leżę i odpoczywam. W pokoju jesteś z Bartkiem Szeliną, który też do UKS-u trafił tego lata i który też pochodzi z Nowego Sącza. Jak długo się znacie i co ciekawego możesz nam powiedzieć o Bartku? No tak, zgadza się. W ogóle tutaj teraz trafiło nas trzech chłopaków pochodzących z Nowego Sącza, także na pewno z tego się bardzo cieszymy, bo też jest nam raźniej, jest nam się łatwiej zaaklimatyzować. Także to wszystko myślę, że wpływa na plus. A z Bartkiem znamy się, kurczę, ładnych parę lat już. Graliśmy w Sandecji wtedy, jak oni jako młodzi chłopcy wchodzili do pierwszego zespołu z 10-11 lat temu. Bardzo fajny chłopak, bardzo ambitny, też potrafi grać w piłkę. Także na pewno muszę w samych superlatywach się wypowiadać o koledze z pokoju i koledze z Nowego Sącza. Razem z tobą w sekcji bramkarskiej jest trzech nastoletnich goalkeeperów. Patrząc na nich, widzisz siebie sprzed kilkunastu lat, czy teraz jednak to młode pokolenie zachowuje się już jednak nieco inaczej? Na pewno widać taką zmianę pokoleniową, ale to jest chyba normalny taki cykl w życiu. Na pewno ja, jak byłem młody, też byłem gdzieś żywszy niż teraz, bardziej żywiołowy. Nie chcę powiedzieć bardziej głupi, ale pewnie tak było, no bo to przecież normalne, młodość ma swoje, rządzi się swoimi prawami. Bardzo fajna ekipa bramkarzy jest. Podobna sytuacja jest, tak jak miałem w Kielcach, bo też współpracowałem z młodymi chłopakami. Na pewno mi to bardzo odpowiadało i na pewno cieszę się, że trafiłem na taką ekipę. Na pewno będziemy się teraz lepiej poznawać i mam nadzieję, że będziemy sobie pomagać po prostu w naszym wspólnym celu, który jak wiadomo jest jasny dla drużyny. W Łodzi trenujesz pod ociem Jacka Janowskiego. Co możesz powiedzieć o pierwszych zajęciach z tym właśnie szkoleniowcem? Tak, przede wszystkim no, na pewno troszeczkę mi się zmienił ten trening, bo tutaj bardzo dużą uwagę przywiązuje się do gry nogami. To jest element, który powiedzmy bryluje na treningach. Mi się to bardzo podoba, bo tej gry nogami nigdy za mało, nigdy za dużo, przepraszam. Widać, że trener ambitnie podchodzi do tych treningów, jest przygotowany, ciekawe ćwiczenia, dla mnie też powiedzmy nowe.
No co, na pewno jestem zadowolony z tego, jak te treningi wyglądają i wierzę w to, że będzie progres w mojej grze. A któremu z dotychczasowych trenerów zawdzięczasz najwięcej? Oj, to jest ciężkie pytanie. Ciężko by było kogokolwiek faworyzować, bo jestem zdania, że od każdego trenera można wyciągnąć coś dobrego dla siebie, od każdego się coś nauczyć, także to jest proces taki długofalowy i na pewno każdego trenera się zawsze jakoś wspomina, coś się od niego wyciąga, coś w tobie z niego zostaje i tak to już po prostu jest. Mało kto wie, że w twoim CV widnieją gole strzelone w całkiem poważnych rozgrywkach i to wcale nie z rzutów karnych. Przypomnij nam proszę historię, w której z rezerwowego bramkarza stałeś się środkowym napastnikiem. Znaczy to taka, no, nie całkiem poważna historia, no ale w Pucharze Polski, tam na jakimś tam szczeblu okręgowym akurat tak się zdarzyło, że nasza pierwsza drużyna trafiła w losowaniu na drugą, no i wiadomo, że to był taki mecz wewnętrzny, oczywiście oficjalny, ja w nim gdzieś tam miałem odpoczywać na ławce, ale wtedy trener Jarosław Araszkiewicz został przeze mnie namówiony, żeby mnie wpuścić tam na końcówkę do ataku. Tam kibice się ze mnie śmiali, bo ubrałem koszulkę, ona była oczywiście cały zestaw za mały. No ale utarłem im nosa, strzeliłem dwie bramki z akcji całkiem ładnej urody. Mecz się chyba skończył 3-3, do tego były karne, do którego też jednego podszedłem, pewnie wykorzystałem. Także to taka w sumie ciekawostka, ja do tego bardzo miło wracam, bo ta historia jest mi właśnie przypominana co jakiś czas. A czasami gdzieś tam korci się, żeby podejść właśnie do rzutu karnego? Ojej, no na pewno kiedyś marzeniem każdego małego chłopaka było strzelanie bramek. Kto tam myślał, żeby stać na bramce i bronić jakieś mocne strzały, gdzieś dostać w twarz, czy jakieś inne tego typu historie. Na pewno korciło, ale kurczę, jak tak się staje na tym 11 metrze, ta bramka naprawdę staje się mała, stoi w niej bramkarz i no trzeba mieć stalowe nerwy. Jeszcze w jakimś ważnym meczu o stawkę, no to jest naprawdę duże wyzwanie. No ale z którym pewnie no co chwilę zawodnicy się mierzą, także to już trzeba próbować. Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. ŁKS to klub, o którym zawsze dużo się mówi i pisze. Przez te wszystkie lata zdążyłeś się już uodpornić na krytykę ze strony mediów i kibiców? Czy tak, myślę, że z wiekiem człowiek gdzieś do tego dorasta i dochodzi do wniosków, że co jest tak naprawdę w życiu ważne, nieważne jest to, co gdzieś tam jest pisane, czy dobrze, czy źle, bo jednego dnia pisze się dobrze, drugiego źle. No taki to jest zawód. Myślę, że życie tak szybko płynie, że szkoda by było czasu na przejmowanie się tym, co tam gdzieś się wokół nieistotnego dzieje. Także tak jak mówię, no ja myślę, że z tego się troszeczkę wyleczyłem i przestałem zwracać na uwagę na rzeczy, które tak naprawdę nie zależą ode mnie, a wiadomo, że internet teraz jest dosyć pojemny i tam każdy może się wypowiedzieć, napisać, nie wiem, cokolwiek. Każdy bramkarz ma na swoim koncie różnego rodzaju wpadki. Jaki był najbardziej kuriozalny gol, którego zdarzyło ci się wpuścić, na wspomnienie którego od razu w tej chwili śmiejesz się? No, było kilka takich bramek na pewno. Na pewno pamiętam bramkę puszczoną jeszcze gdzieś w starej... Nie, w tej nowej, tej drugiej lidze, która teraz jest, ale to lata temu w Iławie chyba taki centroszczał gdzieś wpadła mi za kołnierz po długim słupku. Pamiętam wtedy właśnie, a propos też trener Araszkiewicz zmienił mnie przed końcem meczu, tam dostałem owacje od kibiców tamtejszych, no to pamiętam do dziś. No było kilka takich bramek. No też na ŁKS-ie się chyba zdarzyło. gdzieś tam po moim złym podaniu w Barwach Sandecji straciliśmy bramkę. Kurczę, tak
tak z rękawa też nie chciałbym sypać, bo lepiej może nie pamiętać o tych momentach, a lepiej pamiętać o tych dobrych. A interwencja, z której jesteś najbardziej dumny? Czy pojedyncze parady, kurczę, ciężko by tak też wymienić, ale na pewno pamiętam teraz, tak w głowie mam dwa na przykład mecze takie, jeden w barwach Sandecji, Nowy Sącz przeciwko GKS-owi Tychy, gdzie tam do 75 minuty wygrywaliśmy 1-0 i był rzut karny przeciwko nam. Długo trwało zamieszanie, pamiętam, tego karnego obroniłem. I to też tak, że piłka uderzona w środek bramki, akurat zostałem na środku, wybroniłem, wygraliśmy 1-0. No to takie w sumie fajne uczucie, pomóc drużynie. I też ostatni chyba mój mecz w Koronie przeciwko Górnikowi Łęczna. Też podobna historia, przy wyniku 0-0. Też obroniłem rzut karny, w efekcie chwilę później my strzeliliśmy bramkę i wygraliśmy 1-0, także to są takie mecze, które się pamięta. Masz jakieś przesądy bądź meczowe rytuały, których strzętnie pilnujesz, aby nie zaprzepaścić szansy na dobry wynik i wypełnić automatyzmy od A do Z? Szczerze to taki jestem antyzabobonowy, że tak powiem. Mam swoje rytuały, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że po prostu przygotowuję swoje ciało do wysiłku i po prostu to są ćwiczenia, które przed każdym meczem zawsze gdzieś tam powtarzam. I tyle, a tak to nie mam jakichś takich udziwnień. Pamiętasz swoje pierwsze rękawice? Pamiętam swoje pierwsze rękawice. Pierwsze rękawice na pierwsze treningi bramkarskie pożyczałem od kolegi z bloku. I co trening rano musiałem po niego dzwonić i prosić go, żeby mi pożyczył te rękawice na ten trening. Po treningu wracałem, mu oddawałem i tak. Tak to było. Później gdzieś dostałem chyba od trenera rękawice, to też byłem oczywiście zajarany, no bo wiedziałem, że to już będzie moje. Wyjeżdżaliśmy na poważny turniej. Także no, takie były początki. W Kielcach występowałeś z numerem 88, który w ŁKS należy już do Adama Marciniaka. Teraz wybrałeś numer 56. Skąd pomysł na taką właśnie kombinację liczb? No każdy pyta właśnie o ten numer. Szkoda, że 88 zajęty, bo myślę, że przynosił mi szczęście. To oczywiście mój rocznik, rok urodzenia, zresztą Adasia też. A jedynki nie chciałem, bo z kolei w przeciwną stronę uważam. A numer 56, po prostu 5 listopada urodził się mój pierwszy syn, a 5 listopada urodził się mój drugi syn, a 6 kwietnia urodził się mój drugi. Także 5-6 dni po prostu urodzin synów. Czy będziesz chciał, żeby synowie poszli w ślady taty i kontynuowali tradycje rodzinne? No już kontynuują. Już kopią, już biegają. Znaczy no, jeden biega, drugi raczkuje. Nie. Raczej zdroworozsądkowo do tego podchodzimy. Co będzie, to będzie. Ważne, żeby dzieci były szczęśliwe, ruszały się, były zdrowe. Wspomniałeś, że lubisz wędkować. Opowiedz nam trochę o swoim hobby. Kto cię nim zaraził i kiedy? Jak to się wszystko zaczęło? W sumie tak bardziej się zaraziłem ostatnim moim pobytem w Sandecji. Tam sporo chłopaków właśnie wędkowało. Bartek Dudzic czy Maciek Korzym często wyjeżdżali gdzieś właśnie porzucać kijem. Gdzieś tam raz, drugi się z nimi wybrałem, później skompletowałem sprzęt i sam zacząłem ruszać na wyprawy. Tak bardziej oni to karpiarze, także gruntowo sobie gdzieś tam mówili. Ja lubiłem się poprzechadzać gdzieś, także spinningowałem. Szukałem gdzieś swojego miejsca i te adrenaliny, ale gdzieś tam ostatnimi czasy przy dwójce już dzieci ciężko gdzieś się wyrwać. Zresztą w Kielcach no były jakieś tam zbiorniki, ale z kolei ciężko było z rybami. Nie wiem, jak tutaj jest w Łodzi, chociaż już tam rozmawiałem z chłopakami, wiem, że jeżdżą, że jest kilku zapaleńców, także zobaczymy, co się uda razem zdziałać. Czyli zapowiada się dobra rywalizacja nie tylko o miejsce w bramce, ale też o przysłowiową dużą rybę, bo Dawid Arndt też jest zadeklarowanym miłośnikiem wędkowania. Tak, no widać, że chłopaki to lubią i tym żyją.
cały czas gdzieś przy posiłkach są jakieś opowieści związane z tym, kto gdzieś złowił większą, kto gdzie pojechał. No fajnie jest wspólne zainteresowanie, można o czymś porozmawiać. Wędkowanie to dla ciebie przede wszystkim sposób na wyciszenie się, relaks, obcowanie z naturą i wyrwanie się z domu? No wszystko to, co powiedziałeś, wędkarstwo, no to fajna sprawa w sumie. Nawet wcześniej nie wiedziałem, że potrafi pojawić się taka adrenalinka delikatna, gdzie po drugiej stronie jest ta ryba zaczepiona. Także no to fajna taka przygoda i tak jak mówisz, można poobcować z przyrodą, taką powiedzmy bardziej dziką. Tyle, no fajna sprawa. Polecam. Najpiękniejsze miejsce, jakim do tej pory łowiłeś? Gdzieś na wakacjach byłem i pojechałem na taką wycieczkę właśnie wędkarską, ale nic się nie udało złowić, także nawet nie pamiętam, gdzie to było. I w sumie nie ma o czym pamiętać, bo nic się nie udało, ale chyba najbardziej tam u nas w Nowym Sączu podoba mi się. Są fajne górskie rzeki. Fajne duże jeziora, sporo tych ryb tam pływa, także jest na co zapolować. Gdzieś tam po głowie chodzi wyprawa do Skandynawii, która jest taką mekką wędkarzy, czy to Bornholm, czy gdzieś Norwegia, Szwecja. No, czytałem właśnie o takich wyprawach, też na YouTubie gdzieś patrzyłem. Ale nie wiem, fajnie by było się kiedyś wybrać, tylko trzeba mieć też na to troszeczkę czasu. Na pewno może kiedyś uda się spróbować. Jaki jest największy okaz, jaki udało ci się złowić, z jakiego jesteś najbardziej dumny? No na pewno nie są to rekordy świata i okolic, ale takie ponad 70-centymetrowe szczupaki zdarzyło się gdzieś wyciągnąć z wody. Czym jeszcze interesujesz się poza wędkowaniem? Teraz głównie na rodzinie się skupiam. Także na jakieś takie pasje nie ma powiedzmy zbyt dużo czasu. Kiedyś tam fotografowałem, próbowałem się bawić, też jestem powiedzmy takim gadżeciarzem, także bawiłem się trochę aparatem. Co o muzyki też lubię posłuchać, jakiś film obejrzeć z żoną, jak dzieci już pójdą spać, także no, nic szczególnego. Urodziny świętujesz w Dzień Dziecka, 1 czerwca, to zatem data dla ciebie podwójnie wyjątkowa. Nie możemy zatem nie zapytać, jakim dzieckiem był Marek Kozioł? Trzeba by było rodziców pytać, ale nie, no wydaje mi się, że dobrym dzieckiem, chociaż tam czasem urwisowałem, gdzieś mama z wywiadówki nieraz przychodziła, no to był problem, ale w gruncie rzeczy chyba dobrym dzieckiem byłem w miarę i teraz staram się tak samo być dobrym człowiekiem już w tym wieku, w którym jestem. Euro 2020 wkracza w decydującą fazę. Jakie są twoje typy na mecze półfinałowe? Kurczę, no myślę, że w finale się spotka Hiszpania, tak? Z Anglią? No, tak myślę, że taki może być finał. Tak, po prostu jakoś z tych meczy, które oglądałem, a też nie wszystkie oglądałem, no takie są moje wnioski. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.